lepią nasze sny, wkradają się w kłopoty. Potrzeba zapomnienia i uśmiechu na twarzy wciąga nas we wspólny trans. Tutaj można rozśpiewać duszę, zapomnieć troski wczorajszych dni. W poetyckiej stajni nie czas na smutki. Tutaj żyjesz w poetyckim śnie. Tutaj można rozśpiewać duszę, zapomnieć troski wczorajszych dni. W poetyckiej stajni nie czas na smutki. Tutaj żyjesz w poetyckim śnie. Pierwsza nagroda. Złota podkowa Pegaza. Oraz nagroda pieniężna w kwocie 750 zł. I nominacja do udziału w 42. Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie w przyszłym roku dla pani Barbary Tekieli. Znowu do mnie, bo się nie przestały nigdy we mnie tlić. To szalone, nieprzytomne, te miłości, które mogłem tylko śnić. Wszystkie pobiety i podbyzny w obrachy, płacę do mnie, to nie chcę dyskutować o sobie, ten kawał i kawarcy. Bych se vážně nezlobil, rozebírat z tebou máchu v trofej. Jenom, že ty chceš popis nebo fotku na mobil, a když bych ti ho nedal, tak jsem frajer plochej. Já chci poezii, je trochu pochopení, ale tu, kde žijí, slovo není. Co má z života, jen samé přízemnosti, mé srdce Don Quixota, tím trpí dosti. Pierwszą nagrodę, czyli złotą podkowę Pegaza oraz nagrodę pieniężną, też nie będę wspominał jakiej wysokości, ale jeszcze wyższej niż pani Wiśniewska. A także coś, co sprawia mi szczególną radość, mianowicie nominację do Studenckiego Festiwalu Piosenki, do finału 53. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Akurat wraz z koleżanką Turowską mam zaszczyt uczestniczyć w Parade Artystycznej Narody i przewodniczyć. I te dwie nagrody dostała pani Marta Choryza. Czy się jak z byle kim?
Życie takie ma klimaty, że co dobre, to na raty zachwalają ci plakaty, szmaty, szmali, lepsze światy. Wybierz skierat, zbieraj baty, olewamy te klimaty, tak czy siak. Włosy na moim grzebieniu, zgasek na moim sumieniu i jakaś dziwna rozmowa, tyle woliczka. Taki wyrytek w kamieniu i zorza polarna. Pierwszą nagrodę przyznaliśmy ex aequo. Złote podkowy Pegaza oraz nagrody finansowe też wystawionej w wysokości wyższej niż nagrody drugie otrzymują pani Jagoda Różycka i pan Grzegorz Paczkowski. Lecz prawie co dzień zdarza się